Jeśli mielibyśmy wskazać główną i najczęstszą przyczynę powstawania pożarów, niestety byłby nią człowiek, podkreślają przedstawiciele wszystkich służb. Kampania Stop Pożarom Traw ma za zadanie dotrzeć do jak największej ilości społeczeństwa celem uświadomienia, jakie są skutki prawne, ekologiczne, ekonomiczne takich świadomych, nieumyślnych pożarów traw, które w 90% powodowane są przez ludzi. Pożary traw powodują spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są m.in. miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. W płomieniach ginie także wiele pożytecznych zwierząt kręgowych, takich jak żaby, jaszczurki oraz jeże, zające i borsuki. Jednak zniszczenia przyrody to nie jedyne skutki pożarów. Ekonomiczne skutki pożaru, no to można wyrazić w cyfrach. W tamtym roku w skali kraju ta cyfra jest to 8 700 000 zł. Niestety te skutki są bardzo rozbite w szerokim tego słowa znaczeniu. Są to skutki i dla ludzi, czyli zwykłych obywateli. Są to skutki finansowe też dla nas jako podmiotów ratowniczych. Ogień jest w stanie rozprzestrzeniać się z prędkością ponad 20 km na godzinę. Las pochłonięty przez płomienie w stosunkowo niedługim czasie, potem będzie odrastać latami. Odbudowa lasu po pożarze jest bardzo długa. W przypadku gatunku takiego najbardziej pospolitego w Polsce, czyli sosny, trwa to około 80 lat, ale w przypadku na przykład już dęba ta odbudowa trwa około 140-160 lat. Wiele osób wypala trawy, błędnie tłumacząc się chęcią użyźniania gleby. Takie postępowanie jest karalne. Jeśli ktoś swoim działaniem powoduje zagrożenie znaczne dla wielu osób, bądź też szkodę w mieniu o znacznych rozmiarach, to tutaj kara pozbawienia wolności, jaka grozi takiemu człowiekowi, to od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Muszę tutaj też dodać również to, że nawet jeśli to jest nieumyślne działanie, to również tutaj kara jest dosyć wysoka, bo to 5 lat pozbawienia wolności. Już od wielu lat przełom zimy oraz wiosny to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Na terenie Komendy Miejskiej, czyli miasto Wrocław i powiat wrocławski, odnotowaliśmy takich zdarzeń w tamtym roku 450. W tym roku ze względu na pogodę, na tą ładną pogodę, którą mamy u nas na Dolnym Śląsku, Komenda Miejska we Wrocławiu odnotowała już takich zdarzeń 240. W całej Polsce w 2016 roku strażacy walczyli z ponad 125 tysiącami pożarów traw, w których śmierć poniosło 6 osób. Echo 24, Piotr Błachut.